To będzie dobry odcinek. Musimy zmienić baterię w skuterach, bo jedna padła. A on się ukrywa, bo miał wypadek. 1, 2, 3, go! Jedziemy sporą ekipą w góry do Alwina Kuzyna na wycieczkę. Także stay tuned. Zatrzymaliśmy się, żeby zmienić baterię. Timelapsik. Musimy trochę nadgonić chłopaków, bo nagrywaliśmy timelapsa, oni już poszli, więc lecimy. Really, it's for drinking? Pitna woda tutaj, więc jeśli jest pitna, no to się muszę napić. Can I drink? Yeah. Thank you very much. Are you brother or? No, this is my friend, Barkadas. Pyszna woda. Jam dami. Już prawie jesteśmy. To ta chata tam. Kinamot ko lang, kay wag naman, kaboy asawa, kalu, akong ukay
ugayon o paunlanon kaadlang as nagasakit ako na jabaw sa doktor akong di ni damian akong gipatanaw. Hey, what you have already there? Nie rozumiem. Nic nie kumam, ale i tak jest zajebiście, nie? Tłumaczenie. It's okay. You can laugh. We can laugh your ass off. It's like a song of a man. Like piosenka była o tym, że jeżeli chcesz taniego seksu, to idziesz do prostytutki za 50 peso, ale prostytutka ma chorobę weneryczną, ale jest tam doktor ja, Damian, i tą chorobę może wyleczyć. Coś mniej więcej w ten deseń. Ten pan je papaję z solą. Bez soli lepsza. Tak, ale dla Filipińczyków z solą lepsza, nie? Nie, nie, spróbuj. Zajebista sola. Filipińczycy mają naprawdę dziwne zwyczaje jedzenia wszystkiego z solą. Jadłem... Co jadłem z solą? Ziemniaki z solą jadłem. Nie, słuchajcie, jadłem ananasa z solą. No, masakra, naprawdę masakra. A mówili, dobre, dobre, spróbuj, nie? Idziemy spać na noc polskim. Dzik, 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 dzik. Zajebista impreza, normalnie masakra, nie ma interneta. Damian kolej. Brawa dla tego pana, słuchajcie, brawa. My już wracamy na chatę, bo trzeba ogarniać tematy. A Alvin zrobił psikusa tam chłopakom i dał im do jedzenia psa. Myśleli, że to jest jakaś krowa czy coś tam. Na nieświadomce zeżarli kawałek pieska. Chciałem wam pokazać fajnego kosza i fajną chatkę. Wróciliśmy z Ulą z wycieczki trochę wcześniej, żeby montować materiał i jeszcze porobić inne rzeczy. I walnąłem się na hamak, żeby opowiedzieć jakąś historię. Pomyślałem sobie, że fajnie jest, jeżeli vlogi są wzbogacane o jakąś historię. Ciekawiej się pewnie będzie oglądać. I tak sobie myślę, kurde, ale o czym tu powiedzieć jakąś historię? Nic mi nie przychodzi do głowy. I nagle przypomniało mi się, że dzisiaj ciekawy temat był z jedzeniem tego psa. I chciałem kilka słów powiedzieć o tym, jak różnice kulturowe mogą wpływać na postrzeganie rzeczywistości. I na przykład dla, powiedzmy, Polaków coś takiego jak zjedzenie psa jest wręcz niewyobrażalne. I coś takiego, co zrobił Alvin dzisiaj jako żart, czyli powiedział, że to jest krowa czy cokolwiek innego, a to był tak naprawdę pies, jest wręcz, można, nie wiem, pomyśleć sobie z naszego punktu widzenia chore. No kurde, gościu, weź... Hello, ale z drugiej strony, patrząc na to z punktu widzenia właśnie filipińskiego, gdzie w tej kulturze jedzenie psów, szczególnie wśród ludzi biednych i głównie na prowincji, jest normą, nie jest jakby niczym złym. I ciekawe jest to, że właśnie to, jak postrzegamy rzeczywistość, w dużej mierze zależy od tego, w jakim środowisku się wychowaliśmy. I od tego, w jakiej kulturze również. Zastanawiałem się, czy mówić w ogóle o tym psie, czy nie, ale no fajnie, jeżeli vlog jest właśnie prawdziwy i porusza się tam wszystkie tematy, które są związane i z życiem jakby codziennym tutaj, i z Filipinami. Dlatego o tym powiedziałem. A jak ja to postrzegam? No ja osobiście psa nie jadłem i chyba nie jadłem, chyba że ktoś mi też zrobił dowcip, ale nic mi o tym nie powiedział. I no, szczerze mówiąc, nie mam ochoty, aczkolwiek nie patrzą na to jako na coś zwyrodnialczego i bestialskiego. Jest to po prostu inne zwierzę niż świnia, koń, krowa, które w naszej kulturze się je. No ale jakby mi ktoś zjadł pączka, no to nie byłoby to fajne, na pewno. A propos głupich żartów, przypomniało mi się, jak kiedyś swojej koleżance
wegetariance dorzuciłem kurczaka do jej potrawy, nic jej o tym nie mówiąc, bo taki wymyśliłem sobie żarcik.